Śmiech dla Jacka Golańskiego to narzędzie pracy. Brzmi niepoważnie, ale na temat śmiechu napisano szereg poważnych publikacji. W czwartek w Bibliotece Publicznej poprowadził on warsztaty śmiechu dla mieszkańców Suwałk. Śmiech wzmacnia, integruje, uspokaja, daje energię do życia, a nawet może je zmienić. Śmiech towarzyszy ludzkości od zawsze. Znany jest też niektórym zwierzętom, o czym wspominał trener Jacek. Chichot szympansów chyba najbardziej przypomina ten ludzki. Śmiejąc się, szczerzą zęby nie tylko szympansy, ale nawet szczury. Przykładowo amerykańscy psychologowie ustalili, że śmiech gryzoni przypomina ćwierkanie o wysokiej częstotliwości. Kryterium jest takie, że śmieją się stadne ssaki, które mają hierarchię. Jednym z wyzwań było wyrażanie szczęścia przy uścisku dłoni. Uczestnicy warsztatów, niczym zgrana orkiestra, śmiali się też pod dyktando dyrygenta. To nie żart. Oprócz warsztatów odbył się też wykład o śmiechu i korzyściach, jakie z niego mamy. Śmiechowe zabawy miały pokazać, że biblioteka nie musi być oazą ciszy i spokoju, a na odrobinę szaleństwa zawsze znajdzie się tutaj miejsce. To jest tylko część naszego projektu, naszego działania trzydniowego, które zaczęło się we wtorek, środa, czwartek. Listopadowe prześmiechy w bibliotece. Listopad, miesiąc ponury, ciemny, bez liści, bez kolorów, wszyscy prawie zasypiamy, a tu nie. Biblioteka zaprasza do śmiechu. Śmiech ożywia, śmiech pobudza do życia, do działania, śmiech integruje, łączy. Jest po prostu świetny. Jednym z elementów warsztatów była też możliwość sfotografowania się. Powstały autoportrety z ulubionymi książkami.